Dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym spotkaniu Book Forum, edycja wiosenna, rok 2023. Za oknem u mnie piękne słońce. Czas na przedstawienie organizatorów i partnerów naszej konferencji. Organizatorami są Legimi, Literacka Technologie i Book Scout AI. Partnerami Polska Izba Książki, Lubimy Czytać, Fundacja Powszechnego Czytania, Polski Związek Bibliotek, EBIP, Biblioteka Analiz, Get Hero i App Lover. A sponsorem branżowym całej konferencji jest Arfido, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. A teraz do rzeczy. Moi goście to pani Bożena Szpadzik, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach, pan Dawid Kotlarek, doktor nauk humanistycznych, dyrektor Biblioteki Publicznej w Świebodzinie. Pan Robert Kuciński, dyrektor Biblioteki Publicznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu. I dzisiaj mamy rozmawiać o audiobookach, taki długi, strasznie tytuł, audiobookach, synchrobookach, e-bookach. Czy to jest bajka o żelaznym wilku? Zacznę od krótkiego wstępu. Dawno, dawno temu, gdy byłem młodym bibliotekarzem, strasznie mi zależało na tym, by zbiory biblioteki nie ograniczały się tylko do papierowych, a były zdywersyfikowane. To był czas pierwszych mediatek, tak szumnie nazywanych. Choć biblioteki zawsze były swego rodzaju mediatekami, ponieważ zbierały bardzo różne zbiory. No i teraz chciałbym zapytać, co sądzicie Państwo na temat dywersyfikacji zbiorów? Czy ona jest opłacalna, konieczna? Czy jak to się ma do dzisiejszych czasów? Poproszę, zaczniemy od pani Boży. Może ja nie jestem tutaj takim przedstawicielem, który by się mógł na ten temat wypowiadać, ponieważ ja od razu wskoczyłam w Legimi. Dlaczego? Ponieważ nasza biblioteka jest mała. My obsługujemy taką gminę około 17,5 tysiąca mieszkańców. Miejscowość ma trochę powyżej 3 tysięcy. Jeszcze mamy filię, gdzie tam jest niecały 1000 mieszkańców. I mamy bardzo małe lokale, więc te jak gdyby pierwsze inne formy książki na dyskietkach, gdzieś tam na jakichś pendrive'ach, gdzieś tam byłam w Grudziądzu, to nawet zbierali płyty gramofonowe, to nie było skrojone na nas, ponieważ taki zbiór, który trzeba gdzieś przetrzymywać, on potrzebuje jednak tego miejsca. Książka wszystko zniesie, spadnie sobie z półki, to sobie ją podniesiemy. Jak się nie chce mieścić, to ją dopchniemy nogą. Jest to taki materiał, który się ugnie, tak? I dlatego my nie wchodziliśmy w takie formy książki, jak te mediateki, które są. Ale może i dobrze, dlatego że wiadomo, mediateka się rozrasta, jakieś filmy, jakiś problem z prawami autorskimi zawsze wchodzi, czy mogę to kupić, czy nie kupić, czy jak mam to sprawdzić, tak, czy pod względem prawnym jest to dobrze, to co mi oferują, bo były oferowane też najpierw jakieś pojedyncze pliki, że mogę sobie kupić na przykład Grocholę czy Kalicińską jakieś ileś lat temu. Jak gdyby Legimi zostało skrojone na naszą miarę, ponieważ odchodzi problem z prawami autorskimi, nie zajmuje to miejsca, wyjąwszy komputer, tak, którym ewentualnie może sprawdzić też bibliotekarz. Problem ze sprzętem odpada, ja nie muszę zaopatrywać czytelnika potencjalnego w ten gramofon, magnetofon czy jakiś czytnik. On sobie to, co trzeba, wgra w własnym telefonie. I jak gdyby mamy od razu podane na tacy, tak? To, co jest na półce, jeżeli ktoś chce, to co może zyskać elektronicznie, czy e-book, czy audiobook. Może się też inni wypowiedzą, jakie tam są doświadczenia w tym względzie. Proszę teraz pana Dawida. Ja zanim zostałem dyrektorem Biblioteki Publicznej w Świebodzinie, to pracowałem wiele lat w Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze i pracowałem w takim dziale, który zajmował się problemami mniejszych bibliotek na terenie województwa lubuskiego. Często odwiedzałem te biblioteki, rozmawiałem z bibliotekarzami
i też między innymi na temat obecności nowych mediów, nowej formy książki w bibliotece. Jeszcze te paręnaście lat temu czuć było taki duży opór wśród samych bibliotekarzy, jeżeli chodzi o udostępnianie właśnie tej nowej formy książki. Bardzo często takie pokutowało przekonanie, że e-book, audiobook to jest jakaś gorsza forma literatury. Nie ma tego szelestu kartek, zapachu farby drukarskiej. Ciągle to było powtarzane, tak? Ale też była taka obawa, że udostępnianie tego typu zbiorów to jest zagrożenie dla biblioteki, że nasi czytelnicy nie będą odwiedzać biblioteki, że spadną odwiedziny. No ja zawsze starałem się przekonywać, że przecież jako instytucja publiczna, biblioteka publiczna, my nie możemy decydować za naszych czytelników. My oczywiście mamy swoje jakieś preferencje, lubimy czytać albo na papierze, albo w wersji elektronicznej, albo słuchać, a czasami się zdarza, że jesteśmy takimi hybrydowymi czytelnikami, tak jak ja na przykład, że jeden tytuł potrafię w trzech różnych, na trzech różnych nośnikach czytać. Więc no nie możemy decydować za naszych czytelników, my musimy tworzyć ofertę szeroką, bogatą, a to nasi użytkownicy zadecydują, w jakiej formie chcą czytać. I przez te kilkanaście lat dużo się zmieniło, choć nie ukrywajmy, że aż tak bardzo mocno ta sytuacja się zmieniła, bo dalej gdzieś to przekonanie o zagrożeniu funkcjonuje w świadomości bibliotekarzy. Ale okazało się, że jednak stworzenie takiej możliwości dostępu do audiobooków, e-booków, do tych platform streamingowych przyniosło też wiele korzyści bibliotekom. Przede wszystkim zwiększył się zasięg, czyli poprzez te dodatkowe usługi biblioteka dotarła do szerszej grupy odbiorców. Ja tutaj mówię na przykładzie mojej biblioteki, ponieważ stworzenie takiej możliwości spowodowało, że z usług bibliotecznych zaczęli korzystać użytkownicy, którzy do tej pory w ogóle nie byli w bibliotece. Część z tych użytkowników korzysta z innych usług również, a jest taka część, która korzysta tylko i wyłącznie właśnie z formy udostępniania e-booków. Także druga rzecz to dostępność, bo w dzisiejszych czasach wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, w zasadzie nie musimy chodzić do sklepu, bo możemy zrobić zakupy online. Również wytwory kultury, popkultury mamy w sieci, więc tutaj też stworzenie takiej możliwości, takiego dostępu 24 godziny, 7 dni w tygodniu, to też jest, myślę, atut i biblioteka staje się taka właśnie na wyciągnięcie ręki. Także na razie tyle. Okej, okay, teraz pan Robert. Jestem zdecydowanie zwolennikiem biblioteki hybrydowej, takiej, która dba o książkę papierową, ale także proponuje nośniki cyfrowe. Wcześniej biblioteka, z tego co wiem, bo ja jestem dość młodym dyrektorem od 3,5 roku, natomiast wcześniej były to kolekcje może nie takie zamknięte, to były zbierane jakieś filmy na nośnikach DVD, były wypożyczane, ale to jak przestało być modne, oczywiście usunięto. Natomiast najbogatszą kolekcją audiobooków gromadzoną od kilku lat są właśnie audiobooki na płytach. I tu rzeczywiście mam pracownika, który dba o to, mamy ich blisko 1000. Natomiast rzeczywiście powstaje pytanie, co za chwilę, kiedy ludzie przestaną mieć laptopy z kieszeniami, kiedy przestaną mieć boomboxy i na czym będą tych audiobooków słuchać. Więc zdecydowanie patrzę, co się będzie dalej działo, bo myślę, że jednak bardziej powinniśmy się skupić na gromadzeniu plików niż płyt. To na pewno. Natomiast uważam, że powinniśmy jako biblioteki otwierać się po prostu na wszystkich odbiorców. I teraz mamy takich, którzy lubią przyjść do biblioteki, lubią pogadać z bibliotekarką i o książce, i o życiu. Lubią szelest papieru, lubią zapach papieru i nie zdecydują się być może na żadną inną formę, na żaden inny nośnik. Ale są też tacy, którzy albo są zabiegani, najczęściej są zabiegani i chcą gdzieś w międzyczasie poznawać literaturę właśnie w formie audiobooka, albo nie wiem, dużo jeżdżą i mogą gdzieś, nie wiem, w pociągu poczytać e-booki, a
po prostu są praktyczni, nie wiem, ja powiem, do tej pory mam takiego kolegę, który zawsze jak mnie spotka, to mi pięknie dziękuję za to, że mu wymyśliłem nośnik cyfrowy, bo on jeździ po Europie na motorze i nigdy nie mógł zabrać ze sobą tylu książek w podróż, a teraz na jednym nośniku zabiera kilkadziesiąt powieści i czyta je w różnych miejscach Starego Lądu. Pamiętajmy, i tu też na to zwracam uwagę, że audiobooki są nie tylko dla tych osób, które są zabiegane, ale ja w coraz większej mierze skupiam się na seniorach, którzy tracą wzrok, którzy często rezygnują z czytania z powodu tego, że bolą ich oczy. Ja wiem, że oni mają problem ze zmianą swoich przyzwyczajeń, ale nad tym właśnie chcę pracować. Chcę organizować takie warsztaty, podczas których przekonam ich do tego, że to jest możliwe, że można zmienić percepcję i polubić audiobooki. Ja sam to przeżyłem, bo jestem filologiem, kocham papier, absolutnie, ale przez rok pracowałem, także dojeżdżałem codziennie godzinę i w godzinę wracałem. Bardzo było mi szkoda tych dwóch godzin i wtedy pokochałem audiobooki. I od tego czasu, jak mogę, to czytam na papierze, jak nie mogę, to słucham. I w tym słuchaniu jest jeszcze coś innego. Tak naprawdę czasami zdarza się, że spotkanie ze znaną już powieścią jest kolejną przygodą, bo w interpretacji znakomitego aktora pojawia się jakaś nowa jakość. Dziękuję. No to tak jak gdyby nawiązuje do mojego następnego pytania, jeśli chodzi... Muszę się podzielić taką informacją, że od wielu lat w szkole trenuję seniorów, również w zakresie nowych mediów. I teraz moje pytanie brzmi, jakie formaty e-booków, audiobooków są, czy w ogóle mediów cyfrowych są najbardziej popularne w bibliotekach? Dlatego pytam, ponieważ zetknąłem się z czymś takim, a Robert przed chwilą powiedział o płytach. No więc tak, ja już od wielu lat nie mam żadnej kieszeni i nie mam możliwości odtwarzania płyt. I seniorzy, którzy notabene w Zielonej Górze do mnie przychodzili, to z nimi w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zielonogórskiego przerabialiśmy zupełnie inną rzecz. Oni już nie chcieli płyt, ponieważ mieli tablety i smartfony i chcieli je dobrze poznać. A tam przecież są audiobooki. No, niech pan nam to pokaże, jak to jest. Ja sobie teraz wyobrażam, kolekcja kolekcją, ale to jest ogrom płyt, to trzeba przechowywać i mieć świadomość, że to nie jest coś trwałego, ta płyta. No dlatego, jak w państwa bibliotekach to wygląda? Czego oczekują tak naprawdę państwa odbiorcy? Jakich formatów? Czy oczekują zmian w tym zakresie? Zaczynamy od pani Bożeny. No jak mówiłam, my tu od razu wskoczyliśmy w Legimie, więc nie mogę się wypowiadać na temat tam innych form książki. Jakoś sobie radzą również seniorzy, tylko są jak gdyby dwie grupy. Jest grupa, która w ogóle nie chce przejść na jakieś tam elektroniczne udostępnianie, bo tak jak mówił któryś z przedmówców, że ta książka to dla nich jest ten szelest kartek, taka forma, że lepszy papier, ale z drugiej strony ten pogarszający się wzrok, no jest jeszcze książka z zakresu dużych liter, ale jest też kilku seniorów, którzy się dali namówić i się okazuje, że nie przyjeżdżają już do biblioteki, tylko dzwonią po kod, ponieważ my mamy miejscowość, gmina jest dość rozległa, miejscowość jest mała, ale jest tam 18 różnych wiosek i tak jak odległość 10 minut od biblioteki stanowi problem, których nie można przejść pieszo, nie mówię o samochodzie w tej chwili. A seniorzy przeważnie nie mają tego samochodu, są jak gdyby tą komunikacją lokalną, są od niej uzależnieni. I dlatego taka opcja, że mają możliwość może kupienia sobie czytnika, czy dostania go w prezencie, i niektórzy przeszli nam zupełnie właśnie na te czytniki i na pozyskiwanie tych kodów z biblioteki. Nie przyjeżdżają, no ale czasami do nas dzwonią, przychodzą na przykład na inne zajęcia, które są w GOK-u, na przykład na jakieś jogę albo takie dla seniorów i przychodzą po kod albo mówią, ja zadzwonię.
Także to jest kwestia chyba indywidualna. Niemniej jednak tych, którzy korzystają z tych elektronicznych form, to u nas jest 10% wśród tych 1400 z górką czytelników, to jest 10% zarówno u nas, jak i na filii, którzy mają ten dostęp do Legimi. Jak jeszcze rozmawiałam z moimi koleżankami, które tam kiedyś ściągały sobie, czy tam z Empiku kupowały jakieś tam formaty, już jeżeli chodzi o te elektroniczne, to takie wypowiedzi, że ten format EPUB był bardziej popularny niż MOBI, bo MOBI nie można było otworzyć na każdym komputerze, no wyjąwszy chyba tej firmy Apple. I jeszcze najfajniejsze by były PDF-y, ale PDF-y nie zawsze były tam w ofercie, jeżeli chodzi o te takie księgarnie internetowe, które gdyby otwarcie. Mówią nie, ale może kiedyś tam skorzystam. Rodzice się przekonują, jak nie ma dostatecznej liczby lektur, bo na przykład 20 oddziałów czyta tą samą i już choćbyśmy nie wiadomo ile kupili, to zabraknie tej lektury. I dzieci też niektóre wolą audiobooki. Nawet mój 13-letni syn woli audiobooki i ja mu tego nie zabraniam. Ze starszym miałam inny problem, ponieważ był dyslektykiem. Pamiętam ileś lat temu wstecz, żeby dostać audiobook, chociażby taki na kasecie magnetofonowej, trzeba było gdzieś jechać i przedstawić zaświadczenie, że ma się dyslektyka w domu. A teraz jest to tylko kwestia wyboru, czy właśnie z tego, że taką formę się lubi, czy z jakichś innych powodów, które tam właśnie u dzieci dyslekcja, u starszych jakieś wady wzroku. Ja przyznam się, że tak jak tutaj pan Dawid, mam ściągnięte, biorę książkę i ściągnięty plik, bo jak sobie jadę gdzieś autobusem, to mogę sobie jednocześnie, nie targając książki, sobie przeczytać coś na telefonie, oczywiście na największej czcionce, tak, żeby mi tam nie zasłaniało. A z kolei, i tutaj jest kwestia jak gdyby tych niedowidzących osób też nam się rozwiązała, właśnie jest ta szeroka możliwość skorzystania z tych audiobooków. Oferta jest duża, no ta rozrywkowa, naukowa może trochę mniej w Legimi. Także nam to rozwiązało wiele spraw, takich problemów, chociażby mówię, jest to 10% czytelników z tego niepełnosprawnych, no to może jest 10 tylko osób, które mają jakieś takie problemy, które wymuszają, że trzeba czytać taką, a nie inną formę książki, ale z drugiej strony nie czują się pomijani i to jest taka wartość dodana. No i młodzież też lubi właśnie tą opcję cyfrową, także tutaj taka młodzież licealna, no bo to musi być tam czytelnik dorosły, tak? No jeżeli jest dziecko, to wiadomo, rodzic, na rodzica jest telefon, więc może sobie to małe dziecko też skorzystać, tak? Nie wiem, teraz jest chyba Hobbit na topie u nas. Dziękuję. Okej, dziękuję. Teraz poproszę, ponieważ doktorzy zostali wywołani do tablicy, więc poproszę Dawida o parę słów na wcześniejszy. Tak, audiobooki to jest taki dobry przykład, jak to się wszystko zmieniało, te formaty, nośniki fizyczne, bo ja jeszcze właśnie pamiętam, pani Bożena wspomniała o kasetach, jeszcze pamiętam pracując w Bibliotece Wojewódzkiej, to pół magazynu te kasety zajmowały i jeden tytuł książki to było nawet kilkanaście kaset i rzeczywiście to były zbiory przeznaczone dla osób z dysfunkcją wzroku. Dzisiaj zupełnie inaczej odbieramy audiobooki. Później pojawiły się płyty z plikami MP3, ale tak jak zauważyliśmy tutaj, one już nie są tak popularne, nie są w takim powszechnym użyciu. Ja to widzę też w swojej bibliotece i już od kilku lat coraz mniej kupujemy rzeczywiście audiobooków na nośniku fizycznym w postaci płyty, a jak tylko pojawiła się możliwość skorzystania z usługi w ramach Legimi, udostępniania, streamowania audiobooków, no to zdecydowaliśmy się na to i obserwujemy, że jest duży wzrost co roku, duże zainteresowanie, wzrost zainteresowania tego typu A jeżeli chodzi o e-booki, to ja pamiętam jeszcze, z racji tego, że jestem historykiem, to może dlatego do historii trochę sięgam.
Pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, jak Biblioteka w Zielonej Górze Wojewódzka wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim przystępowała do otworzenia Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. I wówczas takim formatem powszechnym w bibliotekach cyfrowych to były pliki déjà vu. I one były o tyle dla zarządzających biblioteką cyfrową dosyć takie przydatne, no bo ważyły mało, zajmowały mało ilości na serwerach, a zachowywały dobrą jakość. Ale natomiast dla użytkowników to było trochę nie do przejścia, bo powodowało to dużo problemów. Trzeba było instalować jakieś wtyczki, programy i tak dalej. Nie było to intuicyjne. Więc już po paru latach zbiory w bibliotece cyfrowej, czy przynajmniej ich część, uległa konwersji na plik PDF. No dzisiaj to nie jest już taki duży problem, ponieważ platformy streamingowe dają możliwość tak naprawdę pobrania plików w dowolnym formacie, w takim, jaki potrzebujemy, czy to jest MOBI, czy EPUB, czy PDF, w zależności od tego, z jakiego urządzenia czytamy. A co ciekawe, to chyba też Biblioteka Narodowa badała, że 50% użytkowników jednak odczytuje teksty elektroniczne za pomocą komputera, a nie urządzenia typu czytnik. Także to też jest inna kwestia. No, także audiobooki, rzeczywiście streaming, coraz mniej na nośniku fizycznym, e-booki podobnie i tak to właśnie wygląda w Świebodzinie w tej chwili. A jak w Kaliszu? Ja powiem szczerze, że ta kolekcja płyt jest u nas cały czas popularna, więc ja dlatego staram się ją trzymać. Nie kupujemy też tych płyt akurat ze swojego budżetu jakby podstawowego, tylko bibliotekarz stara się o te płyty w ramach budżetu obywatelskiego i dlatego to stąd jakby ta kolekcja taka bogata i ona rzeczywiście cały czas pracuje. Ale ja mam świadomość właśnie, że za moment coś tym się stanie, że ktoś nie będzie mógł ten płyt odtworzyć. Myślę, że właśnie to jest ten cały nasz problem, nas bibliotekarzy, że powinniśmy trochę też jakby myślą wyprzedzać ten rozwój technologii, że za moment coś zniknie, że za moment coś będzie bardziej popularne, bo zwróćmy uwagę, tak, że przed momentem może jeszcze nie wszystkich było stać na smartfony, teraz mają je wszyscy, więc być może teraz jeszcze, nie wiem, na przykład tablety dla kogoś są za drogie, za chwilę będą tańsze, tak? Więc my też powinniśmy się do tego wszystkiego przygotowywać. Ale myślę, że zdecydowanie powinniśmy tę jedną nogę naszą elektroniczną dobrze rozwijać, ponieważ zwróćmy uwagę, jak ona nam pomogła w czasie pandemii, kiedy nas zamknięto, kiedy można było przynajmniej częściowo tę działalność biblioteki prowadzić poprzez kontakt właśnie online, że można było nadal jednak kody udostępniać, nadal można było przynajmniej tych, którzy są na czytanie w postaci elektronicznej, znaczy można było im zaoferować książki, tak? Więc to pozwoliło nam na utrzymanie się przy życiu w pewnym sensie, jeżeli ktoś odczuwał rzeczywiście to zamknięcie jako właśnie takie bardzo mocno ograniczające. Więc zdecydowanie uważam, że powolutku, nigdy o tym nie zapominać, dbając cały czas o tych, którzy kochają książkę papierową, zwróćmy uwagę też na tendencje wśród młodzieży, bo rośnie nam też pokolenie takich, które chce być bardziej analogowe. Oni trochę chcą też rezygnować z technologii. Tam ja myślę, że może być jakaś grupa ludzi, którzy zdecydowanie odrzucą rzeczy elektroniczne i pozostaną przy książkach. Także to myślę, że nigdy w życiu się nie powinniśmy zdecydować na jedno albo drugie. Poza tym chciałem dodać jeszcze jedno, że tak naprawdę są takie też teorie, że właściwie to, co elektroniczne, może być mniej trwałe niż książki. Że właściwie powinniśmy dbać o te książki, bo one jednak przez wieki z nami pozostają. Tak, no można tak powiedzieć. Ja jestem zwolennikiem niestety, bo też jestem historykiem, że gorsze narzędzia wypierają lepsze i mam wrażenie, że z papierem tak właśnie będzie. Będzie to towar luksusowy, natomiast w obiegu będzie to, co jest tańsze, czyli będzie to elektronika. Natomiast padło pytanie na naszym czacie i to jest nawiązujące pytanie w sumie do tego, o co Państwo chciałem zapytać. Pytanie Pani Agnieszki brzmi tak. Czy możemy udostępniać zbiory, rozumiem, że chodzi o pliki, przez swoje systemy biblioteczne w postaci niezaszyfrowanej, a wcześniej
było, że biblioteki gromadzą tego typu zbiory. Są odpowiednie moduły w systemach bibliotecznych pozwalających wypożyczać zbiory elektroniczne. A moje pytanie uzupełniające to, jakie są najważniejsze wyzwania związane z udostępnianiem plików cyfrowych? Zaczynamy od Pani Bożeny. No przede wszystkim jak gdyby pokonanie oporu, tak? Oporu pierwsze w sobie i w bibliotekarzach ogólnie, czy nie wiem jak tam w miastach, bo widzę, że młodzi ludzie przyjeżdżają chociażby na tą konferencję, która u nas była tydzień temu w Gdańsku. Ale w tych mniejszych miejscowościach jest dużo pań, które mają, że tak powiem, doświadczenie 30-letnie albo i więcej letnie i tak właśnie jak któryś, chyba pan Robert mówił, są przywiązane do pewnych form, jak gdyby książki. To ten opór w sobie, tak, że nie bójmy się technologii, nie jest taka straszna. Zresztą pamiętam, jak zakładałam Legimi, no oczywiście liczyłam naszego informatyka, który się tam jakoś z jakichś powodów nie pojawił i po którymś tam logowaniu w końcu udało mi się wpisać hasło, tak, już za trzecim czy czwartym razem. Ja nie jestem jakoś specjalnie technicznie uzdolniona, ale jak gdyby ten panel otwarcia tego Legimi udało mi się zrobić sama, to samej z punktu właśnie widzenia biblioteki. Później była kwestia przekonania czytelników. No młodych nie trzeba było tam specjalnie przekonywać. My założyliśmy Legimi we wrześniu 2019 roku, jeszcze wtedy nikomu się nie śniło o pandemii. Tak jakby było to taki, nie wiem, moment iluminacji czy jasnowidzenia i się okazało, że później byliśmy zaopatrzeni na tą pandemię doskonale, bo mogliśmy już dawać naszym czytelnikom kody, jak biblioteka była zamknięta. Kwestia była przekonania też tych czytelników i na stronie Urzędu Gminy żeśmy zamieścili instrukcję, taką naszą wersję skróconą, jak się blokować na nasz panel. I się okazało, że zaczęli do nas wpływać też czytelnicy z Gdańska, tak? Bo najważniejsze, żeby to było proste. I ta instrukcja z czasów, że tak tej pandemii w 10 krokach, no tam najpierw było 8, teraz jest 10, doskonale zdaje egzamin do dziś, tak? Jak ktoś bierze pierwszy raz ten kod, dostaje z tą karteczką, z tą naszą małą instrukcją, no takiej wielkości 10, karty, dawnej karty katalogowej, tak? 10x7 dostaje taką instrukcję i dużymi literami, więc nie jest jakaś skomplikowana i sobie dają radę. Oczywiście jest grupa osób, która nie daje sobie rady, więc dzwoni, tak? Zwłaszcza przy tam drugim czy trzecim logowaniu, bo zapominają często, że trzeba wejść na naszą podstronę w Legimi, że trzeba zapamiętać na przykład hasło, to pierwsze, które się tam użyło, jak nie, to niestety już z tej samej poczty się nie wejdzie. No staramy się ostrzegać, tak? Takie już mamy takie punkty, które stwarzają problem naszym czytelnikom. I jak już ktoś wychodzi, tylko krzyczymy za panią, tylko pani pamięta albo pan. Tak, że to jest ważne, żeby zapamiętać hasło, żeby nie próbować przedłużać, jeżeli jeszcze działa, tak, stary kod. I to są takie właśnie trzy rzeczy, które najczęściej stwarzają problem. I zawsze mówimy, o każdej porze możecie tutaj do nas zadzwonić i my odpowiemy. I często przez telefon udaje się nam te problemy rozwiązać, a ostateczność to zawsze jest, że może ktoś przyjść i u nas sobie jak gdyby ten dostęp odtworzyć. Przy starszych osobach bywa tak, że bibliotekarz przy tym seniorze razem z nim zakłada konto. Oczywiście często bywa tak, że jest na chwilę jeszcze senior odsyłany do swojego dziecka, żeby przypomniał, gdzie, jakie on ma hasło do swojej poczty, tak? Jak ktoś tam przyniesie hasło do swojej poczty, my resztę zrobimy, tak? Na tym telefonie. Oczywiście hasło musi wbić sam. I to tyle. No myślę, że jeszcze mimo tej elektroniki całej, ważny jest ten kontakt z bibliotekarzem, tak? Że jednak jest to potrzebne, więc to chyba jest główną sprawą, taka obawa przed tą techniką, tak? No a później się zaczynają inne problemy, że tak powiem, niedoboru kodów, tak?
to, co już tam w poprzednim panelu słuchałam pani z biblioteki w Toruniu i biblioteki na Mokotowie, jak to zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Bywa tak, że jeszcze w zeszłym tygodniu był pan, który przyjechał ze ściennej biblioteki, mówi, tam mnie namawiali, ja się dałem namówić, nigdy nie czytałem, jestem kierowcą, teraz mi brakuje, bo ja tam się dałem namówić, wpisałem się, a już nie ma tam kodów. I przyjechał do nas i udało mu się kod zdobyć, był bardzo szczęśliwy. Także wchodzimy powoli w gospodarkę niedoborów, ja bym się tutaj nie bała o to, że ktoś się nie chce wpisać, tylko bardziej, jak to mądrze rozwiązać, żeby wszyscy byli zadowoleni. Okej, dziękujemy Pani Bożenie. Poproszę Pana Dawida. Pytanie. Jeśli biblioteka chce udostępniać e-booki, audiobooki, no to ma do spełnienia kilka warunków. Musi rozwiązać kilka ważnych problemów, wyzwań. To są wyzwania natury technologicznej, prawnej, ale też finansowej oczywiście. Przede wszystkim to jest problem dostępności. Już o tym wspominaliśmy, że szczególnie e-booki mamy w różnych formatach, więc to może stanowić pewne ograniczenie, problem. Z tym się trzeba uporać. Kompatybilność, czyli to, żeby nasi użytkownicy na różnych urządzeniach mogli odczytać nasze zbiory. To jest bezpieczeństwo i tutaj nawiązuję do tego pytania, które padło na czacie. Bezpieczeństwo przed kradzieżą, ale przed naruszeniem prawa autorskiego. I tutaj jest taki problem. Co prawda mamy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał, że w określonych warunkach technicznych możemy udostępniać online e-booki, ale z tym zastrzeżeniem, że z danego pliku, z danego dzieła może korzystać tylko jeden użytkownik. O tym trzeba pamiętać i to trzeba zabezpieczyć. Także tutaj też są ograniczenia licencyjne. Ale te wszystkie problemy można zastąpić tym, że wykupujemy usługę na platformie streamingowej. W przypadku Biblioteki Publicznej Świebodzinie jest to platforma Legimi i tak naprawdę te problemy już nas nie interesują, znaczy może interesują, ale mamy je z głowy, bo załatwia to za nas firma. Tutaj jeszcze jeden problem dochodzi, może nie problem, ale wyzwanie. To jest konieczność szkolenia użytkowników, tego, że aby pomóc im w korzystaniu właśnie z tych elektronicznych zasobów bibliotecznych, platform, aplikacji, urządzeń. Także ja tutaj takie najważniejsze wyzwania w tych kilku punktach widzę. Dobrze, dziękuję. Poproszę pana Roberta. Wydaje mi się, że tutaj państwo w zasadzie wyczerpali temat. No, ja też się pod tym podpiszę, że problem jakby finansowy to jest jeden, jeżeli samorządy mogą, że tak powiem, jeszcze przychylniej spoglądać na tę potrzebę, bo my także mamy problemy z tym, że no, ludzie rzucają się na kody z Legimi i one są szybko się rozchodzą jak ciepłe bułeczki. Nawet mieliśmy takie porównanie, żeby oferowaliśmy trzy platformy i Legimi, i Book Libre, i Book Point. No, zdecydowanie Legimi ma ten taki najlepszy, najszerszy zestaw tytułów interesujących, dlatego ludziom najbardziej zależy. Właśnie uproszczenie tych reguł, bo tam też pojawił się, pamiętam, taki problem, że zależnie od źródła finansowania były też różne sposoby logowania, czy to były właśnie kody zakupione przez nas przez bibliotekę, czy były kupione z dofinansowania ministerialnego, to też się różniło i ludzie się niektórzy gubili. Tak? My mówiliśmy, że są kody poznańskie i są kody kaliskie na przykład. Tak? I one też do czego innego uprawomacniały. Więc to na pewno. I na pewno też właśnie kwestia tego, że no, wszyscy nasi pracownicy muszą być przygotowani do przeprowadzenia przez wszystkie problemy naszych czytelników. I dla mnie to był jakiś tam problem, bo mam jednak 11 filii, to jest 30 parę osób. Nie wszystkie były na to przygotowane, więc troszkę nam czasu zajęło, zanim ja przygotowałem do tego bibliotekarzy, aby byli przewodnikami po świecie cyfrowym dla naszych czytelników. Rozumiem.
Dziękuję bardzo. Może na przykład, przepraszam, że dodam, że być może, nie wiem, już w tej chwili to na etapie edukacji powinno się, nie wiem, na studiach informacji naukowej, czy na polonistyce, takie dodatkowe zajęcia, które przygotowywałyby już przyszłych bibliotekarzy do takich zajęć. Bo co innego jest korzystanie samemu z własnego smartfona, co innego jest wprowadzanie człowieka do tego, bardziej seniora na przykład. Ja myślę, że seniorzy są bardziej otwarci często jak niektórzy bibliotekarze i szybciej się uczą, bo jest tam coś takiego, że chcą. I wbrew pozorom, pomimo wieku, oni są otwarci na zmiany. I to jest jakaś wartość dodana. A teraz mam pytanie, ponieważ tych platform streamingowych jest dosyć dużo, niech mi Państwo powiedzą, czy przy wyborze, tak jak większość organizatorów przy organizowaniu przetargów czy różnych rozeznań rynku, kierujecie się Państwo ceną czy jakością oferowanej usługi, to znaczy zasobem i tak dalej? Poproszę Panią Bożenę. No my zaczęliśmy w 2019 roku i właściwie jeszcze nie było takiej dużej oferty tych platform na rynku, bo teraz jest i Empik Go, i Storytel, tak? Jak ja chciałam się zdecydować na coś, to właściwie był ten e-book Libra do wyboru i Legimi. Tutaj jest kwestia, dla kogo ta biblioteka powstała, tak? Biblioteka publiczna jest dla wszystkich, więc jak gdyby ta wartość rozrywkowa tego, co chcieliśmy osiągnąć z tej platformy, to jest podstawową, czyli po prostu powieści do czytania, beletrystyka, więc tutaj jak gdyby od razu Legimi było na wygranej pozycji, bo Libra to też byłam na szkoleniu w Bibliotece Wojewódzkiej, zachęcano nas, ale tam były bardziej zbiory popularno-naukowe. My nie mamy aż tylu studentów, żeby dla tych 5% czytelników, których stanowi ten student, wchodzić w takie koszty, tak? Bo my też musimy patrzeć pod kątem finansowym. Jest to gmina, no niby bogata, ale no, wiadomo jak są, myślę, że tutaj nie zdradzę tajemnicy, jak powiem, że biblioteki są średnio dofinansowywane, nawet poniżej średniej, jak się patrzy na inne działania gminy, tak? W innych kierunkach. Wiadomo, że nie wygramy z drogami czy z jakąś tam infrastrukturą. To chyba jest ogólnie bolączka bibliotek, nie tylko małych, ale pewnie i większych, bo tej Ameryki nie odkryjemy. I chciałam, żeby te pieniądze, które nam się udało jak gdyby uzyskać, były jak najlepiej wykorzystane i no, stanęło na tym, że będzie to Legimi. Nie ukrywam jeszcze, że jakieś takie później inne rzeczy weszły, miały też jakieś znaczenie, ponieważ na przykład wydawanie kodów. Teraz jest konsorcjum Legimi w Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku i tamten kody są wydawane co miesiąc. Jak ja rozmawiałam z panem Jakubem Frołowem, który się wtedy zajmował tutaj tą umową razem ze mną, to wolałam jednak ten dostęp do kodów raz na 3 miesiące, ze względu na wielkość tej gminy, żeby nie zmuszać tego seniora, żeby on tam miesiąc w miesiąc przyjeżdżał. Jeszcze wtedy nie było tej opcji, że może wziąć kod przez telefon, bo ta opcja się pojawiła w okresie epidemii, także to na pewno miało znaczenie. Jak przeglądałam sobie oferty teraz, chyba ostatnio Empik Go, to tam są przynajmniej w ofercie też co miesięczne, tak, wydawanie kodów. Nie wiem, czy można to negocjować, pewnie można, ale no, w tamtym momencie, kiedy myśmy zakładali dostęp do tych elektronicznych form, to Legimi taką możliwość nam zaoferowała. No i też dobór urządzeń, bo tutaj są dwa dowolne urządzenia, czyli mogę mieć dwa komputery, dwa telefony, telefon, komputer, a na przykład właśnie w tym Empik Go tam widziałam, że czytnik plus komputer, tak, a ten czytnik jak ktoś ma, no to takie jest urządzenie, przeważnie wszyscy i tak czytają w telefonach i jeżeli jest opcja, że ja sobie czytam coś, a mój synek właśnie chociażby tego Hobbita na tym drugim telefonie, to dla mnie jest bardziej dostosowana do moich potrzeb niż czytnik i telefon. Ten telefon to ma tą wartość, że jest taki mobilny, tak, wszędzie go można wziąć.
No i ja też zdecydowałam się może nie na kody, tylko na tą wartość bez limitu, na zasadzie skończą się pieniądze, po prostu nie będzie, tak? Albo jak zdobędziemy pieniądze, to pójdziemy dalej. Więc my mamy tą opcję bez limitów, kodów, więc one się nam nie kończą w połowie miesiąca, że nam zabraknie. Tak? Najwyżej nam zabraknie dla wszystkich. Poszliśmy populistycznie, zgodnie z konstytucją, wszyscy traktowani porówno. Tak? Jak wyczytacie, to nie będzie. Ale na razie przez 4 lata funkcjonujemy bez zakłóceń. Cały czas, jak już nam brakowało pieniędzy, no to Biblioteka Narodowa weszła w tym momencie, rozszerzyła ofertę tam przy zakupie nowości wydawniczych, że jest możliwość też na te cyfrowe egzemplarze książek, więc no, idealnie wszystko po kolei, kiedy jest potrzeba, znajduje się rozwiązanie. Mam świadomość, że pewnie kiedyś staniemy pod ścianą, tak, że będziemy musieli zacząć w jakiś sposób reglamentować te kody, ale to jeszcze nie jest ten czas. Dobra, dziękujemy Pani Bożenie. Proszę o. Ja tylko się odniosę do jednej rzeczy, że jednak jako stary okularnik polecam czytnik. Czytnik emituje zupełnie inne światło, mając ekran e-ink jak tablet czy telefon. A teraz poproszę Pana Dawida. Ja może nie będę tutaj mówił, która platforma lepsza, która gorsza, bo tak ogólnie czym ja się kieruję przy wyborze takiej platformy, to przede wszystkim oczywiście no cena, jak to w bibliotekach publicznych jest, gra dużą rolę, ale przede wszystkim dostępność tytułów. To jest dla mnie istotne. Platforma powinna mieć szeroki wybór tytułów, szczególnie dostęp do nowości, bo jednak nasi czytelnicy chcą mieć stały dostęp do tego, co jest teraz na topie, to co się aktualnie wydaje. I oczywiście to powinno być literatura dostępna w formacie e-booków i audiobooków. Druga rzecz to też interfejs użytkownika. Dla mnie tutaj jest to istotna rzecz z tego względu, że no, to powinna być platforma łatwa w użyciu, intuicyjna, która pozwoli właśnie użytkownikom na łatwe przeglądanie kolekcji i korzystanie z tych zbiorów. Kompatybilność, to już nam się przewijało gdzieś wcześniej, czyli kompatybilność z różnymi urządzeniami, aplikacjami, czytniki, tablety, smartfony, odtwarzacze i tak dalej. Bezpieczeństwo, o tym też już mówiliśmy, tak żeby platforma zapewniła z jednej strony bezpieczeństwo danych, prywatności użytkowników, ale też zapewniała no te sprawy związane z naruszeniem praw autorskich, w ogóle z prawami autorskimi. Kolejna rzecz przy wyborze platformy, no to obsługa techniczna. Też myślę, że jest istotne, żeby obsługa techniczna platformy no, była profesjonalna i szybka i w razie jakichś kłopotów moglibyśmy skorzystać z takiego wsparcia. I to, co jest może też ważne dla samej biblioteki, dla administratora, to jest ten taki panel analityczny, gdzie możemy sprawdzić różne dane statystyczne, przeanalizować trendy, zobaczyć po co sięgają nasi czytelnicy, zobaczyć jakie jest wykorzystanie usługi. Także tutaj bym zwrócił na takie rzeczy uwagę. Dziękujemy i poproszę Pana Roberta. Ja też stawiam na kompromis ceny i oferty i wygody także, bo też był taki moment, że właśnie te kody były, niektóre były dostępem tylko do e-booków, a inne do e-booków i audiobooków. To komunikacyjnie było bardzo trudne, żeby czytelnikom tłumaczyć, że te są takie, a te są takie, więc zdecydowanie jeśli tylko jest możliwość wyboru, żeby kod dawał wszelkie możliwości, to dla nas jest to najważniejsze. No i oczywiście cena. Ważna jest także współpraca z platformą, która jest popularyzowana, bo to zabiera nam też jakby konieczność pracowania nad tym, a już tyle rzeczy musimy promować w bibliotece, że możemy sobie darować wtedy promowanie platformy, bo to się niesie samo. Dobra, dziękuję, ale to akurat Robert nawiązał do tego, o co chciałem zapytać. I teraz zapytam nie w sprawie konkretnej biblioteki, które Państwo reprezentujecie, ale bardziej ogólnie. Pytam ludzi, którzy lubią e-booki i audiobooki w kontekście tego, co powiedział
Robert, jakie są najlepsze praktyki w zakresie promocji e-booków i audiobooków w bibliotekach? Proszę Pani Bożena. I skracamy wypowiedzi, bo powoli nam się czas kończy. Czy one promują się same, tak jak mówiłam, bardziej wkraczamy w tą gospodarkę niedoboru niż, że trzeba coś tam reklamować. Jak ktoś zobaczy, że coś jest, to wystarczy naprawdę reklama szeptana. Mamy, tak jak mówiłam, promowaliśmy się na stronie internetowej Urzędu Gminy, bo do tego serwisu bardzo dużo osób sięga. Na pewno nie trzeba reklamować rodzicom, którzy mają dzieci z dysleksją, czy dzieciom, które wolą jednak słuchać niektóre audiobooków, bo jak gdyby w drugiej, trzeciej klasie wchodzą bardzo grube lektury, a oni jeszcze są nauczeni, że mama im czyta, tak? I teraz co tutaj zrobić? Na pewno nie trzeba reklamować gospodyniom domowym, które w końcu przy obieraniu ziemniaków mogą sobie posłuchać czegoś, tak? Bo ręce mają zajęte i nie mogą wziąć książki do ręki, no i właśnie tym seniorom. My mamy taką zasadę, że jeżeli się wpisuje nowy czytelnik, to zawsze mówimy, że jest też taka opcja dostępu do Legimi. Także oczywiście są plakaty w bibliotece. Myślę, że jeżeli dochodzi informacja jakby na ościenne gminy, a mamy też takich czytelników, którzy tylko i wyłącznie z Legimi u nas korzystają, a są naprawdę z dziwnych miejscowości, że czasami tutaj koleżanki sprawdzają, skądżeż ten czytelnik dojechał, to myślę, że tutaj większej reklamy nie trzeba. Dobra, dziękuję. Teraz poproszę Dawida. Ja powiem tak, że u nas usługę udostępniania e-booków to wypromowała pandemia tak naprawdę, o tym już też wspomnieliśmy. Z jednej strony no, nie było innego wyjścia i tylko w tej formie można było korzystać z usług czy z pożyczania w bibliotece, ale z drugiej strony my również podjęliśmy szerokie działania, szczególnie online, promujące właśnie te usługi. Pisaliśmy omówienia, recenzje, odsyłając właśnie do serwisu Legimi, z którego korzystaliśmy. I okazało się, że ustawiają się kolejki po kody. Z czasem zaczęło brakować tych kodów i rzeczywiście musieliśmy tutaj poszerzyć naszą ofertę, wykupić kody dodatkowe. Ale co jest istotne, dla użytkownika, to, żeby informacja o dostępności, o e-bookach, audiobookach była w katalogach bibliotecznych. To już się dzieje w tych, obecnie no, biblioteka w Świebodzinie korzysta akurat z Proliba i tam jest informacja, jeżeli coś się znajduje w Legimi, jest link, odsyła do źródła. Myślę, że to jest też istotne, żeby ta informacja docierała do naszych użytkowników. A z takich rzeczy, które jeszcze robiliśmy, żeby w ogóle promować czytanie książek elektronicznych, to organizowaliśmy różnego rodzaju konkursy, gdzie nagrodami właśnie były czytniki e-booków z dostępem do Legimi. Także takie drobne działania, ale myślę, że robią robotę. Okej, dziękuję. I teraz poproszę pana Roberta. Ja oczywiście pamiętam ten czas początku pandemii, kiedy wystarczył taki dosyć prosty cykl słowno-graficzny, myśmy go nazwali e-booki na kliknięcie, który zaowocował nam takim 20-krotnym wzrostem zainteresowania książką elektroniczną, ale w tej chwili czasami oczywiście przypominamy tytuły bardzo popularne, które są dostępne na platformie, żeby zobaczyć, czyli pokazać, tak, że no jesteśmy na czasie, że mamy nowości i bądźcie z nami, jakby podgrzewamy tę temperaturę, ale też bardzo mocno staram się, aby z tych platform wyciągać książki mniej popularne, wartościowe, bardzo wartościowe, a może czasami troszkę schowane. I tutaj, no idąc za tym, co modne w social mediach, staram się prosić bibliotekarzy, aby przygotowali formy jednak wideo. Ja już dorobiłem się takiej dosyć licznej grupy wideoblogerów w mojej bibliotece na szczęście, więc oni to robią. Więc ja proszę właśnie o taką formę, bo uważam, że to jest najlepsze i to się najlepiej też niesie, no też
wiemy, że social media w ten sposób działają. Jeżeli to jest twarz, jeżeli jest człowiek, jeżeli mówi do człowieka, to jest najlepsza promocja. Jeśli bibliotekarze są do tego, a mam takich właśnie przygotowanych, którzy potrafią w sposób atrakcyjny polecić książkę, no to już, że tak powiem, promocja jest na najwyższym poziomie. Chociaż dodam jeszcze, że jeśli wolno mi marzyć, to gdyby był taki czas, że my wszyscy tutaj, wszyscy bibliotekarze, mamy nieograniczoną ilość kodów dla naszych czytelników, to wtedy myślałem sobie i przekazywałem to już też z Legimi właśnie, czy nie warto byłoby, aby same wydawnictwa organizowały takie pakiety promocyjne, że na przykład sam pisarz zaprasza do wypożyczenia jego powieści w wersji audio na przykład, albo nie wiem, lektorzy się reklamują, że są to takie materiały, które my dostajemy już w pakiecie, aby reklamować ofertę danej platformy. Rozumiem, bardzo dziękuję. A zmierzając w kierunku podsumowania, chociaż ten temat się przewijał w Państwa wypowiedziach, ja bym chciał zapytać, jakie korzyści niesie ze sobą udostępnianie audiobooków, e-booków czy synchrobooków? Proszę, Pani Bożena. No na pewno jest otwarcie się na nowych czytelników, tak? No tak jak już wielokrotnie się przewijał ten temat, że czytelnicy młodzi, też na przykład kierowcy, tak? Bo mogą sobie w samochodzie poczytać, też seniorzy, którzy mają daleko do biblioteki, ale no tutaj jeszcze jest taka kwestia, że ten dostęp do tych elektronicznych książek rozwiązał nam problem właśnie z tymi czytelnikami niepełnosprawnymi, z takimi problemami ze wzrokiem, że oni muszą mieć wielką czcionkę i właśnie tutaj duża oferta tych audiobooków, tak? Także no to są takie chyba, ciągle się przewija ten temat, że to są takie sprawy, które można przy pomocy tej książki elektronicznej rozwiązać. No a u mnie jeszcze jest kwestia ta lokalowa, tak? Bo to wystarczy tylko jakiś sprzęt, jeden i mamy bibliotekę jak gdyby równoległą, tak? Do tej, którą prowadzimy na miejscu. A książki czy oferta czytana jest, jak sobie poprosiłam tutaj koleżanki, mi przygotowały ranking z ostatniego roku i od czasu, że tak powiem, kiedy weszliśmy w tą współpracę z Legimi, to się, ta oferta jest właściwie jednakowa, tak? Że tutaj chcą, gdzie śpiewają raki, bo akurat jest ta powieść na topie. Tutaj czytają Tokarczuk, bo dostała Nobla. I w papierowo, i elektronicznie. Są takie nazwiska, które się ciągle przeplatają, tak? Czy ten Harry Potter z tą Rowling, czy Harlan Coben, King ciągle na topie, czy teraz Lucinda Riley. To i w wersji elektronicznej, i w wersji książkowej to jak gdyby równolegle obok siebie funkcjonuje. Może się to rozmija gdzieś tam przy okazji lektur, bo lektur więcej w audiobookach, tak sobie tam jednak dzieci słuchają. Także to jest kwestia taka, że pokonaliśmy pewne też bariery, tak? Właśnie tą niepełnosprawność, dzięki właśnie tej książce elektronicznej, ten daleki dostęp do biblioteki, że jak mi się książka kończy, to nie muszę już w tej chwili jechać z tą książką do biblioteki, tylko poczekam, aż będę musiał sobie receptę u lekarza odnowić. Tak? Rozumiem. Poproszę teraz Dawida. No to ja się chyba powtórzę, ale tak podsumowując, no to jakie widzę korzyści, no to przede wszystkim poszerzamy ofertę biblioteki i sięgamy głębiej po nowych użytkowników. Ja już o tym wspominałem. Biblioteka jest bardziej dostępna 24 godziny, 7 dni w tygodniu. I tak naprawdę też dzięki tego typu usługom pokazujemy, że jesteśmy instytucją nowoczesną, podążającą za trendami. Jesteśmy instytucją otwartą i powtórzę, nowoczesną. Dobra, dziękuję i poproszę teraz Roberta.
Zwróciłbym jeszcze uwagę na jedną rzecz, że jeżeli uda nam się, ja nie mam tego akurat zrobionego, ale gdy uda nam się rozegrać tak naprawdę zapisywanie się czytelników online do naszej biblioteki, to na dobrą sprawę naszym odbiorcą może być każdy, no, czytelnik z każdego zakątku świata, tak? I może korzystać z tych kodów, więc możemy tak naprawdę mieć nieograniczenie w ilości tych czytelników, których będziemy obsługiwać. To jest ważne. A druga rzecz to właśnie ta sfera osób niepełnosprawnych. Ja miałem szczęście teraz niedawno poznać człowieka nastoletniego, to jest taki człowiek 19-letni, niewidomy, który dla mnie otworzył świat jakby technologii, pokazał mi, ponieważ no jego tak jakoś umiejętnie wprowadzono, był po prostu w dobrym ośrodku, że po prostu iPhone pozwala mu na wszystko. Ten człowiek jest niemal samodzielny, jest w stanie do naszej biblioteki przyjechać, jest w stanie korzystać z naszych zbiorów. Więc to jest taka sfera, którą ja w tej chwili dopiero poznaję, ale chcę ją zgłębić, naprawdę, bo ta grupa czytelników uważam, że jest zaniedbana. Tak, to prawda. Na koniec mam taką tezę, którą mam nadzieję, że się do niej ustosunkujecie. Bardzo krótko, bo mamy naprawdę tylko 5 minut. Bo tak, powtarza się papier, nośnik i tak dalej. Czy biblioteka rzeczywiście w przyszłości ma być zbiornicą książek, plików, innych narzędzi, czy też może transmiterem wiedzy, nie patrząc na to, jaki jest nośnik? Poproszę, pani Bożena. Tylko proszę o streszczanie się już teraz. Myślę, że jest ważna zasada takiego złotego środka, że musimy wejść w książkę elektroniczną, ale też nie pomijając książki papierowej, bo zdziwiła mnie taka wypowiedź niedawno, ale może jest w tym trochę prawdy, której z moich czytelniczek i wcale no, dużo młodszej ode mnie, że ona będzie tylko pożyczać książki papierowe, bo utworzą tylko jedną bibliotekę wojewódzką, wszystko będzie elektronicznie i ja już nie będę mogła sobie nic tam wybrać, tak? Także no, jest tak, są też obawy, jak gdyby tej drugiej strony. Ważne jest, żeby pogodzić, tak jak w tej bajce o żelaznym wilku, interesy dwóch stron. No i być może też ważna sprawa dla nas jako no, dyrektorów bibliotek, kwestia finansowa. Bo ja też patrzę pod tym kątem, jak patrzą nasi samorządowcy. Ja wydaję mniej więcej tyle samo pieniędzy na książkę elektroniczną, ile na książkę papierową, pół na pół. Ale jak gdyby ilość wypożyczeń książki elektronicznej to jest 1/3, jeżeli biorę te twarde wypożyczenia na zewnątrz, a 1/4, jeżeli mi tam dojdą jeszcze te wypożyczenia na miejscu, tak? Także za taką samą kwotę osiągam no 1/3, może trochę mniej, tak, efektu, bo ten efekt statystyczny również dobra, się liczę. Pani Bożeno, teraz pan Dawid. Ja też króciutko powiem, że zawsze uważałem, że biblioteka to nie jest jedynie magazyn zbiorów, ale to jest miejsce, gdzie przychodzimy po informacje, po wiedzę, a także po rozrywkę. Więc bez względu na to, w jakim to będzie formacie, w jakiej formie, to biblioteka będzie pełnić taką rolę. Przecież są już biblioteki, w których nie ma papieru, a spełniają swoją funkcję bardzo dobrze. Także no, tyle podsumowania. Okej, dziękuję i poproszę Roberta. Ja też promuję ideę biblioteki jako miejsca spotkań, więc oprócz tego, że przychodzimy po książkę, to także po to, żeby ze sobą porozmawiać i stwarzamy możliwości, okazję do tego, żeby pogadać, nie tylko o literaturze, ale zdecydowanie ten świat cyfrowy musimy w sobie, że tak powiem, rozwijać. Przypomnijmy sobie, jak to rozwija się w innych dziedzinach. Do niedawna baliśmy się zakupów w internecie, w tej chwili robimy ich mnóstwo, ale to nie zabija sklepów mimo wszystko, tak? Też jak mówiliśmy tutaj o śmierci biblioteki, od lat mówi się o śmierci telewizji, ze względu na rozwój internetu, jak widzimy, telewizje mają się dobrze. Więc absolutnie nie bójmy się, my musimy po prostu stać mocno na tych dwóch nogach, analogowych i cyfrowych. Dokładnie. Dywersyfikacja zbiorów jest przyszłością biblioteki. Moimi gośćmi dzisiaj byli pani Bożena Szpadzik z Biblioteki w Kolbudach, pan Dawid Kotlarek z Biblioteki w Świebodzinie i pan Robert Kuciński, dyrektor biblioteki w Kaliszu. Dziękuję bardzo. Spotkanie prowadził Roman Wojciechowski. Dziękuję. Dziękujemy.